Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Marlena Sakowska-Baryła, jestem doktorem habilitowanym nauk prawnych i partnerką Sakowska-Baryła-Czapińska Kancelarii Radców Prawnych, a także osobą, która od lat zajmuje się prawem informacyjnym. Dzisiaj mówimy o szczególnym styku prawa informacyjnego z prawem pracy i do rozmowy zaprosiłam Małgorzatę Kurzynogę, która jest doktorem habilitowanym nauk prawnych również i profesorem Uniwersytetu Łódzkiego, a także radcą prawnym identycznie jak ja, także z Łodzi, ponieważ Małgorzata jest szefową biura kancelarii Baran Książek Bigaj w Łodzi Siemieniszczowskiej, w związku z tym rozmawiamy jak specjalistka ze specjalistką z Łodzi, co niezwykle istotne. O czym będziemy rozmawiać? Będziemy rozmawiać o work-life balance i o tym, w jaki sposób przepisy, które za chwilkę się zmieniają, bo za chwilę wchodzą w życie przepisy kodeksu pracy dotyczące właśnie tego zagadnienia, wpływają na kwestie ochrony danych osobowych. Witaj Małgosiu, bardzo się cieszę, że przyjęłaś zaproszenie do rozmowy. Dziękuję Ci bardzo, cieszę się bardzo. Witam Państwa wszystkich. No dobrze, to zaczynamy od takiego wprowadzającego pytania, co to jest work-life balance i skąd nam się to wzięło, żeby za chwilę przejść do tych wątków związanych z ochroną danych. Jasne. Work-life balance właściwie to jest pewna taka koncepcja, która została wypracowana na szczeblu unijnym i jest w jakiś sposób też przenoszona na grunt prawa polskiego. Wydaje mi się, że mało to podkreślamy, ale to work-life balance ma pomóc nam, kobietom, w równościach, zarówno w dostępie do rynku pracy, jak już na tym etapie zatrudnienia. Dlaczego to zawsze podkreśla się głównie na szczeblu takim unijnym, również w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, że im więcej mamy uprawnień, jako my kobiety, tych uprawnień pracowniczych, tym jesteśmy gorzej postrzegane na rynku pracy, jako te mniej dyspozycyjne, jako nie nadające się do awansu, do dostępu do jakichś szkoleń, no bo zazwyczaj jesteśmy po prostu nieobecne. Więc ten work-life balance idzie w kierunku rozszerzania uprawnień pracowniczych, mających na celu sprawowanie opieki, czy to nad dzieckiem, czy innym członkiem rodziny, na osoby płci głównie męskiej, czy w ogóle jakieś, prawda, inne kategorie osób. Więc ten work-life balance ma nam przede wszystkim pomóc w zapewnieniu równego traktowania kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Bardzo dobrze, że to powiedziałaś, to powoduje siłą rzeczy, że nasza rozmowa pojawi się nie tylko jako rozmowa, która odnosi się do prawa pracy w tej playliście, ale również w playliście, która właśnie odnosi się do praw kobiet, dlatego że wydaje się, że to jest szczególnie istotne. Zresztą obydwie jako prawniczki, czynne prawniczki, radcowie prawni czy radczynie prawne, w zależności od tego, czy bardziej Państwo lubią feminatywy, czy też trochę mniej. Ja myślę, że to oglądamy i tego doświadczamy i dzisiaj my nie będziemy się skupiać na tych wątkach. To jest pewnie przyczynek do jakiejś osobnej rozmowy, natomiast będziemy mówić trochę, myślę, właśnie o tym, jak z jednej strony regulacja wygląda właśnie w kontekście unijnym i tym projektowanym w prawie pracy, ale z drugiej strony będziemy też zwracać uwagę na to, że mamy do czynienia z pewnymi wątkami o charakterze właśnie kłopotliwym, jeśli chodzi o ochronę danych osobowych, bo właściwie podstawą naszego dzisiejszego spotkania była nasza rozmowa dotycząca, którą odbyłyśmy sobie gdzieś przy okazji, dotycząca zmian kodeksu pracy i pochylałyśmy się między innymi nad treścią artykułu 148 z indeksem 1, z którego będzie wynikać już za chwil kilka, że pracownikowi przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 2 dni albo 16 godzin z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika w okresie tego zwolnienia od pracy, pracownik ma zachować prawo do wynagrodzenia w wysokości połowy wynagrodzenia. Nie będę ukrywać, że polegam w tej chwili bezpośrednio na przepisie kodeksu pracy, właśnie na tym nowelizowanym przepisie, który pojawi się nam w kodeksie, natomiast zaczęliśmy się zastanawiać nad tym, myślę, że właśnie dzisiaj pociągniemy ten wątek od naszej praktycznej strony, jak to zrobić, jak to sprawdzić, więc ja pozwolę sobie, Małgosiu, najpierw Cię rozpytać o tę siłę wyższą, żebyśmy tak osadziły się w kontekście siły wyższej i wylądowały gdzieś na niwie ochrony danych osobowych.
Jasne, jasne. Jeśli chodzi o tą siłę wyższą, to ona rzeczywiście tutaj zaczęła nam już powodować nie lada wątpliwości. Znaczy, dla mnie nie wywoływała jakichś wątpliwości, właściwie trochę nasz polski projektodawca nas w te wątpliwości wciągnął. Dlaczego? Dlatego, że jak zajrzymy do projektu uzasadnienia tych nowych przepisów i w uzasadnienie do tego przepisu, który nam właśnie przytoczyłaś i dotyczy zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej, to projektodawca mówi, no siła wyższa jest definiowana w orzecznictwie cywilistycznym. No więc to oczywiście jest taki kierunek, że prawnicy działy HR powinni sobie tam po prostu zajrzeć. To jest ogromny błąd. Dlatego, że w tym przepisie wcale nie o tę siłę wyższą po prostu chodzi. To jest przepis, który sama ta instytucja zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej jest przewidziana w dyrektywie unijnej, którą właśnie potocznie nazywamy tak zwaną work-life balance. Taka instytucja, ona była przewidziana też w poprzedniej dyrektywie, ale żeśmy tego nie implementowali, akurat tego przepisu. I rzeczywiście w dyrektywie mamy użyty zwrot siła wyższa. To ja jeszcze pozwolę sobie tylko wskazać, co to jest za dyrektywa, z tego względu, że my posługujemy się, można powiedzieć, taką nazwą już w tej chwili branżową, marketingową wręcz. Tak. Natomiast jest to dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady o numerze 2019/1158 z 20 czerwca 2019 roku w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylająca dyrektywę Rady z 2010 roku przez 18 przez UE. Pozwoliłam sobie długo i można powiedzieć wyczerpująco, ale niestety tak brzmi tytuł tej dyrektywy, więc myślę, że warto się jej przyjrzeć pod kątem, o którym właśnie w tej chwili rozmawiam. I oddaję Tobie głos. Jasne. Tak, więc w tej dyrektywie jest rzeczywiście przewidziane zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej. Niestety prawodawca unijny też troszeczkę tak no, niezbyt właściwie użył tego zwrotu siła wyższa. Nasz ustawodawca no, niemal zawsze jak wdraża te przepisy unijne, przekopiowywuje postanowienia dyrektywy do prawa polskiego. To jest bardzo, ale to bardzo złe, dlatego że dyrektywa wiąże co do celu. Natomiast rozwiązania, środki w realizacji tych celów no, już powinny być wypracowane na szczeblu krajowym. No, my tak naprawdę przekopiowaliśmy ten zwrot, który został użyty w dokumencie unijnym, na grunt prawa polskiego. I teraz w tego rodzaju sytuacji, czyli wtedy, kiedy mamy przepis w prawie polskim, ale on ma na celu implementację przepisów unijnych, powinniśmy stosować tak zwaną wykładnię prounijną, czyli zwrotów, które żeśmy tutaj wprowadzili, nie możemy interpretować przez pryzmat rozwiązań krajowych. Dlaczego? No by to tak naprawdę doprowadziło, że cała ta regulacja unijna nie ma jakiegokolwiek sensu. No, gdy mamy jakieś prawda, zwroty w dokumentach unijnych, to nie może być teraz tak, że każdy kraj interpretuje sobie te zwroty według własnych definicji przyjętych na krajowych podwórkach. No bo tak naprawdę byśmy się wszyscy rozjechali i pomimo jakiegoś aktu na szczeblu unijnym, każde państwo inaczej regulowałoby dane zagadnienie. Więc to jest ta pierwsza uwaga, że siła wyższa, o której mowa jest w tym polskim już w tej chwili przepisie, to nie jest ta siła wyższa w rozumieniu takim krajowym prawa polskiego, lecz należy to rozumieć przede wszystkim w kontekście pilnych spraw. Spraw rodzinnych, które są związane z wypadkiem lub chorobą. W zasadzie tutaj uczestnikom różnego rodzaju szkoleń, które prowadzimy, radzę, aby w ogóle zapomnieć najlepiej o tym, że w ogóle w tej polskiej wersji mamy użyty zwrot siła wyższa. To nam zdecydowanie ułatwi zrozumienie tego przepisu. No dobrze, no ale jeżeli byśmy chcieli przejść teraz na tę niwę unijną, tutaj na marginesie w tych zagadnieniach, w których specjalizuję się ja w zakresie prawa informacyjnego, między innymi jeżeli chodzi i o kwestie z zakresu otwierania danych i tych wszystkich wątków, które wokół tego także się pojawiają, mamy dokładnie ten sam problem, jeżeli chodzi o te interpretacyjne momenty, to znaczy przeniesienie czegoś na grunt prawa polskiego i pozostawienie tego samemu sobie. To jest chyba no, pewna specjalność naszego prawodawcy i podzielam Twoje zapatrywanie absolutnie. My powinniśmy się bliżej pochylić nad tym, o co chodziło, żeby ten cel faktycznie dało się finalnie osiągnąć, ale idziemy do tego celu. No, ta siła wyższa unijna, co to za siła wyższa? O co chodzi? Gdzie ten work-life balance w kontekście tego, że wystąpi siła wyższa i pracownikowi należą się te dni czy godziny?
Tak, no, ta siła wyższa, ona jest związana z jakimiś nagłymi sytuacjami pilnymi, rodzinnymi. Mamy tam użyte taki właśnie zwrot, który wskazuje, że to są sprawy rodzinne, związane z jakimś wypadkiem lub chorobą, które wymagają natychmiastowej obecności pracownika. Więc to ma właśnie rzeczywiście zapewnić to work-life balance, czyli że oprócz tego, że mamy pracę, mamy jeszcze rodzinę. I mogą się wydarzyć różne nadzwyczajne sytuacje i warto byłoby, aby jednak w prawie były przewidziane tego typu instytucje. Co prawda my mamy dużo już różnego rodzaju rozwiązań w prawie polskim, jeżeli chodzi o nagłe sytuacje, ale jednak to zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej, no ono nieco się różni. Implementacja była potrzebna, no niemniej jednak można byłoby to zrobić zdecydowanie lepiej. Czyli nie chodzi tu ani o pożar, ani o powódź, ani jakieś inne nie dające się odwrócić normalnym działaniem żywioły, bo to tak jest z reguły pojmowane w prawie cywilnym, tylko chodzi o sytuacje życia codziennego związane z tym, że na przykład członek rodziny potrzebuje naszej pomocy z uwagi na pewną sytuację nagłą. To może być sytuacja, z którą myślę, że nie jedna matka i nie jeden ojciec miał do czynienia, właśnie wypadek w trakcie zajęć wychowania fizycznego w szkole i konieczność odebrania dziecka, które doznało uszczerbku, czy to może być sytuacja na przykład wypadku samochodowego jakiejś bliskiej osoby. Czy ja dobrze rozumiem? To jest dobry tok tak. myślenia? Zdecydowanie, bo to mamy wyraźnie ograniczone, jak przeczytamy zarówno dyrektywę, ale też polski przepis, że to chodzi o sytuacje tylko i wyłącznie związane właśnie z wypadkiem i chorobą, czyli wszelkiego rodzaju informacje, które pojawiały się swego czasu w prasie, zwłaszcza na etapie projektowania tego przepisu, że jak zepsuje się komuś samochód, to pracownik będzie mógł wziąć zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej, to są pozbawione jakiejkolwiek racjonalności. To nie o takie sytuacje chodzi. Chodzi, tak jak wspomniałaś, o sytuacje nagłe, pilne, natychmiastowe, czyli też nie takie, które gdzieś tam się wydarzyły tydzień, prawda, wcześniej. Natychmiastowe, związane z wypadkami, no wszelkiego rodzaju, bo należy ten zwrot też rozumieć szeroko, bądź chorobą, tylko i wyłącznie. Nie możemy tego ograniczyć, nie możemy tego rozszerzać na różnego rodzaju katastrofy, klęski żywiołowe itd. No to bardzo, to myślę, jest dobry punkt wyjścia do tego, żebyśmy dotknęły trochę danych osobowych, czyli przeszły bardziej w kierunku tych obszarów, którymi ja się zawodowo zajmuję i kancelaryjnie też. Akurat obydwie łączymy i pracę naukową, i praktykę, i to powoduje, że z jednej strony, przynajmniej miałam takie wrażenie, to się świetnie rozważa teoretycznie na różne sposoby i faktycznie sporo można pisać i obydwie mamy na koncie sporo tych publikacji, ale jak wskakujemy w ten tryb wykonywania zawodu radcy prawnego, no to musimy pokazać konkretne rozwiązania, to jak to zrobić. No i teraz ja mam pewne przemyślenia w tym zakresie, ja jestem bardzo ciekawa tego, co ty rekomendujesz. No właśnie, jak to zrobić? Jeżeli pojawia się to zdarzenie, czyli właśnie ta siła wyższa, ten wątek chorobowy też się tutaj pojawił, to co pracodawca może, czego może oczekiwać od pracownika i właściwie z perspektywy pracownika, co pracownik w ramach tych argumentów na rzecz tego, że jemu przysługuje to zwolnienie od pracy, ma przedstawić pracodawcy. Jak to wypośrodkować, żeby z jednej strony skorzystać z tego uprawnienia, ale z drugiej strony, żeby nie doszło do sytuacji pozbierania nadmiernego danych osobowych, z którym finalnie nie wiadomo, co zrobić, bo nie wiadomo, jak to długo przechowywać, gdzie to przechowywać i właściwie co przechowywać. Co rekomendujesz? Jasne. Ja tutaj rekomenduję pracodawcom, aby jednak to zwolnienie, ten wniosek, który będzie składał pracownik, było oparte jednak na pewnego rodzaju zaufaniu. W zasadzie mamy tak ukształtowane przepisy, że one nie pozwalają na weryfikację pracodawcy przesłanek zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej uprzednio, czyli przed wyrażeniem zgody na udzielenie tego zwolnienia. Widzę taką możliwość weryfikacji post factum, o czym może za chwilę ewentualnie wspomnę, ale takiej uprzedniej jednak nie. Dlaczego? W przypadku zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej nasz ustawodawca nie przewidział jakiegoś wzoru wniosku. Projektowane rozporządzenia nie przewidują w ogóle w tym zakresie żadnego wzoru wniosku. Również w przepisach kodeksu pracy nie będziemy mieć przepisu, tak jak w przypadku na przykład urlopu opiekuńczego, który wskazywałby nam, co we wniosku pracownik powinien wskazać. Więc w zasadzie mamy tutaj ogólny przepis mówiący o tym, kiedy to zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej przysługuje, ale już nie mamy określonego, co ma znajdować się we wniosku.
Jakby z istoty tego zwolnienia wynika, że dochodzi sytuacje nagłe, natychmiastowe. No więc dochodzimy do takiego momentu, gdzie przenosimy to na praktykę. Ustawodawca mówi, że takie zwolnienie może być udzielone, jeżeli zostało zgłoszone najpóźniej w dniu, kiedy pracownik chciałby z tego skorzystać, więc pojawia się pytanie, kiedy w ogóle pracodawca miałby to zweryfikować. No, nie jest w stanie tego zweryfikować. Co więcej, zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej, ono może być udzielone w wymiarze godzinowym. Tam jest mowa o tym, że to jest wymiar 2 dni bądź 16 godzin. No więc załóżmy sobie taką sytuację, że pracownik, ojciec, o godzinach w okolicy godziny pierwszej otrzymuje telefon ze szkoły czy z przedszkola, że dziecko uległo wypadkowi. Więc pracownik oczywiście będzie chciał, być może będzie chciał skorzystać z tego zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej w związku z zaistniałą sytuacją. No, pojawia się pytanie, czy pracodawca ma możliwość weryfikacji. Nie, no w zasadzie przepisy na to nie pozwalają. Powinien opierać się na takim oświadczeniu pracownika o skorzystaniu. Czyli to sam pracownik potwierdza, że rzeczywiście te przesłanki zostały spełnione. Przesłanki, o których stanowi kodeks pracy. Osobiście nie widzę tutaj możliwości gromadzenia tego rodzaju danych. Warto również wspomnieć, że tutaj ustawodawca mówi bardzo ogólnie, że to są sytuacje związane z wypadkiem. To wcale ten nasz członek rodziny nie musi być ofiarą wypadku. No, można sobie wyobrazić sytuację, że będzie sprawcą wypadku, ale mimo to ta sytuacja wymaga naszej natychmiastowej obecności. No, czy my jako pracownicy chcielibyśmy podawać różnego rodzaju dane związane z tym, że członek naszej rodziny jest sprawcą jakiegoś wypadku, no więc dochodzimy do takiego progu, że gromadzenie tego różnego rodzaju danych no, mogło być nadmierne, tak? Wejdziemy w te wątpliwości na styku prawa pracy i ochrony danych osobowych, więc ja tutaj jednak rekomendowałabym pracodawcom opieranie się jednak na takim zaufaniu, na tym oświadczeniu pracownika. A polegając na Twoim doświadczeniu, bo ja to już w tym momencie też oczyma wyobraźni, ja widzę różne możliwości i różne warianty, czy bierzesz pod uwagę w ogóle taką możliwość, że ex post pracownik no, skorzystał z tych godzin, czy skorzystał z tych 2 dni, ale czy jednego dnia, ale pracodawca mówi, kochanieńki, ale ponieważ skorzystałeś, to ja tu muszę mieć porządek w papierach, ty mi teraz przynieś to oświadczenie, poświadczenie, dowód na to, że nie zmarnotrawiłeś tego czasu, że faktycznie wypadek w pracy, wypadek w szkole był, że wypadek po drodze gdzieś tam się wydarzył, że jakieś zaświadczenie, jakiś kwit, mówiąc nieelegancko, no, by się nam tutaj należał. Czy ty rekomendujesz tego typu działanie, czy raczej jesteś ostrożna? Bo ja jestem ostrożna. Pewnego rodzaju jakąś weryfikację widzę w takich sytuacjach, że na przykład pracownik skorzystał z tego zwolnienia. Na przykład jesteśmy przed majówką, 2 maja w ostatniej chwili to zgłosił i następnie widzimy gdzieś tam w mediach społecznościowych zdjęcia, które się ukazują, z których wynika, że jednak nasz pracownik spędza ten czas no, w przyjemniejszych warunkach, aniżeli deklarował. Więc widzę możliwość weryfikacji post factum, jako utratę zaufania, prawda, do tego pracownika z wszelkimi tego konsekwencjami. No ale teraz pytanie, czy my możemy w ogóle żądać od takiego pracownika ewentualnie jakichś informacji, gdyby to nie była sytuacja, kiedy on to wykorzystał w celu przedłużenia sobie jakiegoś okresu wolnego. No moim zdaniem nie, bo nawet jakbyśmy zajrzeli do przepisów dotyczących urlopu opiekuńczego, gdzie też mamy przewidzianą sytuację związaną z takimi poważnymi właśnie sytuacjami, można powiedzieć, medycznymi, to w projekcie ustawy ustawodawca od razu zastrzegł, że gromadzenie tych informacji związanych ze stanem zdrowia członka rodziny no, spowodowałoby nadmierny formalizm, nadmierną biurokrację, obciążenie w ogóle służby zdrowia, no bo ktoś te zaświadczenia musiałby wydawać, więc odchodzimy od tego. W zakresie w ogóle urlopu opiekuńczego już sama dyrektywa przewidziała, że państwa członkowskie mogą uzależniać wiarygodność danych, przesłanek, ich spełnienie przez pracownika w kontekście urlopu opiekuńczego. On ma nieco inny charakter i że to jest pozostawione swobodnemu uznaniu państwa członkowskiego. Polska z tego nie skorzystała. Nawet w przypadku urlopu opiekuńczego.
Wydaje się, że zupełnie inny cel, inne założenie przyświeca przy tym dwudniowym zwolnieniu od pracy z powodu siły wyższej. Wydaje się, że to są sytuacje ad hoc, takie w jakiś sposób troszkę nieweryfikowalne te przesłanki. Zdarzenie oparte nieco na pewnym takim zaufaniu. Tak jak powiedziałam, przykład tego wypadku, gdzie ten członek rodziny może być sprawcą wypadku. No, ja byłabym tutaj jednak bardzo ostrożna w gromadzeniu tego typu informacji i żądania od pracownika, aby w jakikolwiek sposób to potwierdzał. Ja mam analogiczne zapatrywanie. Jeżeli tak przechodzimy na grunt ochrony danych osobowych, to przede wszystkim widzę tu ogromne ryzyko związane z przetwarzaniem danych szczególnych kategorii. No bo jeżeli pytamy o stan zdrowia, nie pracownika, tylko członka jego rodziny i staramy się pozyskać informacje, jak bardzo on potrzebował tej pomocy, jak bardzo to była siła wyższa, bo to też jest tego typu rzecz, że niekiedy jest taka gdzieś potrzeba zakwestionowania tego, czy aby na pewno to była ta siła wyższa, tego rodzaju, że ten człowiek nie mógł sobie poradzić sam z powodu właśnie tego nagłego uszczerbku w stanie zdrowia, to tutaj pojawia się argument, wydaje się dość racjonalny, brak podstawy dopuszczalności przetwarzania danych szczególnych kategorii w tym zakresie. Jeżeli przyjrzymy się konstrukcjom, które wynikają z artykułu 9 ust. 2 RODO, bo tu się osadzamy, informacje o cudzym stanie zdrowia, nawet jeżeli to nie jest informacja dotycząca zdrowia pracownika, to jest to jednak informacja dotycząca zdrowia, powoduje, że my musimy znaleźć podstawę dopuszczalności przetwarzania danych, która w sposób konkretny, jednocześnie gwarantując odpowiednie poszanowanie praw i wolności osoby fizycznej, pozwoli nam na to, żeby te informacje przetwarzać. I o ile w przepisach RODO, w zestawieniu z przepisami kodeksu pracy, mamy sporo możliwości pozbierania danych dotyczących zdrowotności pracownika, wszakże musimy go przebadać i okresowo, i wstępnie, i kontrolnie niekiedy, czy też niektóre rodzaje pracy wymagają odpowiedniej zdrowotności właśnie, więc też musimy to sprawdzić. O tyle tutaj absolutnie nie ma podstawy do tego, żeby zbierać na przykład zaświadczenia dotyczące tego, czy kserokopie zwolnień lekarskich na przykład dla tego członka rodziny pracownika wystawione. Nie ma do tego podstawy, co nie oznacza w moim przekonaniu, że my nie powinniśmy wprowadzić sobie jakiejś wewnętrznej procedury związanej z obsługą tego typu wniosków. Dlatego, że tutaj jakaś wartość nadawania biegu sprawie powinna się pojawić. Skoro mamy tę siłę wyższą, skoro mamy taką sytuację, która wymaga szybkiej reakcji ze strony pracownika, bo to głównie o takie sytuacje chodzi, no to siłą rzeczy pracodawca to też powinien położyć nacisk na to, jak to będzie załatwiane. Czy masz jakieś doświadczenia w tym zakresie? Tutaj w zasadzie u większości pracodawców będą obowiązywały takie elektroniczne systemy zgłaszania jednak tych wniosków. To też to dotyczy również innych wniosków, zresztą w tym kierunku idą zmiany przepisów prawa, że te wnioski one mogą być składane w wersji papierowej bądź też elektronicznej. Więc tutaj jakby nie obawiałabym się o to, że to będzie rzeczywiście w jakimś takim trybie ekspresowym załatwiane i ten cel tej instytucji, czyli to będzie rzeczywiście w trybie pilnym, nagłym, no że będzie rzeczywiście to udzielane. A w przypadku... musimy tutaj też pamiętać, też należałoby przestrzec z kolei pracowników, że pomimo, że ta instytucja jest w jakiś sposób szczególna, pracodawca jest obowiązany udzielić tego zwolnienia, to mimo wszystko to też nie powinno dochodzić do sytuacji, że pracownik sam sobie udziela tego zwolnienia. On jednak powinien czekać na tą zgodę. No oczywiście w dużym zakresie odgrywa znaczenie w prawie pracy zwyczaj. Może zwyczaj być jakoś tam przyjęte to w jakiś inny sposób, natomiast zasadniczo powinniśmy czekać na zgodę ze strony jednak pracodawcy. Ja myślę, że tutaj niezwykle istotne powinno być to, żeby pracodawcy poinformowali pracowników o tym, jak to się będzie odbywać w ich zakładzie pracy, dlatego że tak jak słusznie powiedziałaś, istotne znaczenie ma zwyczaj, ale to są nowe regulacje, więc trudno do nich będzie pewnie niekiedy dopasować to, co do tej pory miało miejsce, chociażby w kontekście właśnie usprawiedliwiania nieobecności w pracy, bo tutaj zasada jest jednak odwrotna. To nie jest tak, że w pracy mnie nie ma, a później usprawiedliwiam swoją nieobecność odpowiednio informując pracownika pracodawcę zawczasu,
czasu, że mnie nie ma i to jest nieobecność usprawiedliwiona, tylko tutaj mamy jednak procedurę odwrotną, to znaczy najpierw ja zgłaszam, że potrzebuję, że korzystam z tego rozwiązania i czekam na sygnał od pracodawcy, że to rozwiązanie faktycznie będzie mogło być uruchomione. Ja się zastanawiam, na ile tutaj nie tylko pracownicy będą nadużywać tej konstrukcji, o czym wspomniałaś w kontekście majówki chociażby, ale też się zastanawiam, na ile pracodawcy mogą tutaj zachować się w stosunku do pracownika w taki sposób, który być może będziemy oceniać negatywnie z perspektywy także zasad współżycia społecznego, to znaczy jak długo pracodawca może, mówiąc kolokwialnie, przetrzymać pracownika w tej niepewności. Udzielam tobie tej możliwości opuszczenia zakładu pracy i skorzystania z tego rozwiązania, czy nie udzielam? Czy tutaj widzisz jakieś ryzyka albo jakieś właśnie konkretne rekomendacje możesz przedstawić? Znaczy tak, w sytuacjach, kiedy będzie to dotyczyło pojedynczych pracowników, takie zgłoszenia, to jednak nie podejrzewam tych pracodawców o złą wolę. Często to jednak z bezpośrednim przełożonym, prawda, uzgadniamy te kwestie. To on wyraża zgodę pracownikowi na to, że może opuścić jednak to miejsce pracy i rzeczywiście skorzystać z tego zwolnienia od pracy. Więc ja w takich przypadkach pojedynczych nie widziałabym jednak ryzyka, że to będzie jakieś niezgodne z prawem działanie ze strony pracodawców. Natomiast oczywiście może się zdarzyć, że pracodawcy nie wyrażą zgody na to zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej, ale w sytuacjach, moim zdaniem, wtedy, kiedy no ewidentnie byłoby widać, że ono będzie nadużywane, korzystane w innym celu, aniżeli ten, dla którego zostało przydzielone. Przykład, mamy 4 dni urlopu na żądanie. Zajmując się zbiorowymi stosunkami pracy, wiem, że ten urlop jest wykorzystywany w innym celu. W celu wywołania zbiorowego nacisku na pracodawcę, czyli zorganizowania takiego nieformalnego strajku pod pozorem korzystania właśnie z urlopu na żądanie, czyli wszyscy jednego dnia zgłaszają urlop na żądanie. Więc ja sobie wyobrażam taką sytuację, że w jakimś przedsiębiorstwie tego typu zwolnienie po prostu zostałoby zgłoszone, ponieważ zasadniczo pracownicy nie mają, prawda, prawa do wynagrodzenia za czas strajku, tu będą mieli prawo do połowy wynagrodzenia. Do drugą połówkę ewentualnie może jest im w stanie zrekompensować związek zawodowy, ewentualnie zgodzą się na to, że jakaś strata nastąpi. Więc w takim przypadku, takiego zgłoszenia jakby zbiorowego, nazwijmy, gdzie będziemy, tak można powiedzieć, na pierwszy rzut oka widzieli, że coś jednak jest nie tak, widzę podstawy do tego, żeby jednak pracodawca tego odmówił, tak, zapobiegł tego typu sytuacjom. No bo to jest niemożliwe, żeby wtedy 70% załogi zakładu pracy miało nagłą sytuację związaną z wypadkiem bądź chorobą, prawda, członka rodziny. Chociaż właściwie może się to niekiedy zdarzyć, no bo jeżeli na przykład, teraz będę budować stan faktyczny, mam jakiś zakład pracy oddalony odpowiednio daleko od siedlisk ludzkich i trzeba odpowiednio przemieścić i się okazuje, że właśnie coś się takiego dzieje, że nie jest to możliwe i nie możemy dotrzeć, bo na przykład właśnie jest problem związany z nagłą sytuacją chociażby opieki nad dziećmi, jakimś wypadkiem, jakiegoś tego typu sytuacjami, no to też pewnie nie będzie tak, że nigdy nie nastąpi taka sytuacja, w której kilku czy kilkunastu pracowników będzie korzystało z takiego rozwiązania. No, nie chciałabym gdzieś tutaj... Jasne. Makabrycznych wizji przedstawiać, ale bywa na przykład tak, że zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, gdzie dzieci chodzą do tej samej szkoły, jadą tym samym autobusem, one naprawdę mogą ulec wypadkowi wszystkie w tym samym zdarzeniu i to może być tak, że właśnie iluś tych rodziców będzie w tym samym momencie korzystało z tego rozwiązania i pracodawca w stosunku do każdego z nich będzie musiał podejść dokładnie tak samo uważnie, z taką samą pieczołowitością i jednocześnie przestrzegając reguł, które będą wyrażone w kodeksie pracy, no właśnie nie powołując się na taką rzecz, że no ale ja już zwolniłem cię od pracy na te 2 godziny i Ksińskiego, i Grekowskiego, i kogoś jeszcze, w związku z tym tobie już no nie dam, bo ktoś musi na tym stanowisku pracy być, więc tu się mogą pojawiać dość ciekawe stany faktyczne. Ja myślę, że to jest w ogóle w tej chwili bardzo interesujący moment i dla osób zajmujących się prawem pracy i dla osób, które zajmują się tak jak ja prawem informacyjnym, kwestiami ochrony danych osobowych, bo to wszystko ze sobą jest bardzo mocno spojone i ja myślę, że wcześniej czy później to pojawią się takie stany faktyczne, które będą przyczynkiem do postępowań i sądowych, myślę o sądach pracy i postępowań przed organem nadzorczym w zakresie ochrony danych osobowych, ponieważ to ze sobą jest bardzo mocno zespolone. Jasne, zdecydowanie. Tutaj, jak widzimy na podstawie judykatury, no stany faktyczne są budowane, no
Bardzo ciekawe, więc no zobaczymy rzeczywiście, co pokaże praktyka. Dzisiaj nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć, tak? Zasadniczo prognozuje się, że urlop opiekuńczy, który w ogóle będzie bezpłatny, będzie rzadko wykorzystywany. Natomiast rzeczywiście większe te ryzyka, to zagrożenie nadużyć jest jednak w kontekście tego zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej. No zobaczymy, jak praktyka będzie się kształtowała w tym zakresie. Ja myślę, że to jest bardzo dobra puenta naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo Tobie dziękuję za tę rozmowę. Myślę, że Państwo powoli zastanawiają się nad tym, jak to zorganizować, albo już doskonale wiedzą, jak to zorganizować, więc mam nadzieję, że byłyśmy pomocne. Wszystkiego dobrego Państwu życzymy. Ja również. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo za zaproszenie. A ja zapraszam do subskrypcji tego kanału, tutaj coraz więcej filmów dotyczących właśnie filmów i wypowiedzi, może tak szerzej, dotyczących właśnie praw informacyjnych, ale jak Państwo doskonale wiedzą i widzą chociażby po tej naszej dzisiejszej rozmowie, że coraz częściej zapędzamy się w takie meandry, styki i obszary, które gdzieś pokazują, jak bardzo interdyscyplinarne prawo jest. Także dziękujemy pięknie, wszystkiego dobrego. Dziękujemy, do widzenia.